Zimową porą rośliny zimozielone wysuwają się na pierwszy plan. Zwłaszcza te liściaste, które nie zrzucają na zimę swych liści, przykuwają uwagę spacerując po ogrodzie. Jedną z takich roślin jest laurowiśnia wschodnia. Dlatego chciałbym Wam dzisiaj przedstawić kilka odmian tej fantastycznej zimozielonej rośliny, którą z powodzeniem można uprawiać w naszych polskich warunkach klimatycznych. Ja laurowiśnię uprawiam w swoim ogrodzie już od mniej więcej 1997 roku, czyli całkiem długo, całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o to, co zauważyłem w ostatnich latach, to na pewno jest fakt, że laurowiśnie radzą sobie bardzo dobrze. Gdzieś mniej więcej od 2005 roku u mnie w ogrodzie, natomiast wcześniej praktycznie każdej zimy były mocno uszkadzane, ponieważ te zimy były dużo bardziej ostrzejsze. A jak przystało na większość roślin zimozielonych liściastych, rośliny te nie za bardzo lubią zbyt niskie temperatury spadające poniżej minus 20 stopni. A zimy przecież kiedyś, zwłaszcza w latach 90., były dużo ostrzejsze niż chociażby teraz, kiedy tak naprawdę tych zim, można powiedzieć, porównując do tamtych zim, prawie już ich nie ma. Ten mocno ostrzyżony egzemplarz laurowiśni wschodniej, odmiana Otto van Luyken, może nie wygląda na 23-letni okaz, ale właśnie to już taki wiek właśnie osiągnął w tym roku, ale tylko dlatego, że jest on strzyżony od samego początku, więc ja nie pozwalam mu zbyt wysoko rosnąć, mimo że przycinam go do wysokości 2 metrów, a szerokość w tym momencie ma około 4 metrów, chyba tak, 4 metrów. I jest to na pewno jedna z najbardziej wartościowych, najbardziej mrozoodpornych laurowiśni, polecana również do tych chłodnych rejonów naszego kraju. Bez problemu wytrzyma spadki temperatury w granicach minus 22 stopni bez uszkodzeń mrozowych. Natomiast poniżej tej temperatury liście będą nam niestety brązowieć i będą nam opadać, natomiast roślina ta szybko regeneruje się po każdej takiej mroźnej zimie, której oczywiście tutaj na południu Polski nie było już bardzo dawno temu. W tym miejscu rośnie drugi egzemplarz tej odmiany, czyli odmiany Otto van Luyken. I również będzie on w podobnym wieku i również jest przycinany. Otto van Luyken posiada liście podłużne, lancetowane i na pewno dużo mniejsze niż chociażby u odmiany Kaukazika, czy też Rotundifolia, albo też Etna, które po prostu Państwu później przedstawię, jeśli chodzi na przykład o Etna albo Rotundifolia, bo te dwie odmiany rosną również u mnie w ogrodzie. A tutaj widzicie ten sporej wielkości żywopłot z laurowiśni Rotundifolia. Mam w tym momencie wysokość około 3 metrów, natomiast długi jest chyba na 15, z tego co pamiętam. I jest to odmiana Rotundifolia, która wyróżnia się szczególnie właśnie tymi dużymi, pięknie błyszczącymi liśćmi. I na pewno należy ona do moich ulubionych odmian, jeśli chodzi o laurowiśnie. Jest to fantastyczna odmiana, która się nadaje na takie właśnie wysokie żywopłoty. Tutaj gdzieniegdzie widzicie takie zbrązowiałe, przemęznięte pędy. To są pędy, które roślina wypuściła w październiku lub też w listopadzie. Niestety dla rośliny te pędy
no niestety został uszkodzony przez mróz, ponieważ jeśli laurowiśnia wypuści o tej porze roku, między wrześniem a listopadem, nowe przyrosty, nowe pędy, to wtedy te pędy nam niestety później mróz zmrozi zimą, co jest bardzo częstym zjawiskiem, jeśli chodzi u laurowiśnie, że one po prostu wypuszczają często właśnie nowe przyrosty jesienią. Podobne spostrzeżenia jak ja, ale laurowiśnia staje się w Polsce powoli z taką rośliną, którą bardzo często stosuje się na żywopłoty, która zdobywa coraz szersze grono miłośników, wielbicieli tej rośliny. I wcale się nie dziwię. U mnie w Beskidzie Wyspowym, tutaj w okolicy, już zauważyłem kilka takich żywopłotów. One oczywiście są w tym momencie mniejsze oraz są złożone głównie z odmian Novita oraz Etna, czyli tych bardziej mrozoodpornych niż chociaż ta tutaj odmiana widoczna Rotundifolia. Tutaj jeszcze jeden okaz laurowiśni, też mocno przycinany od wielu, wielu lat. Jest to również odmiana Rotundifolia. To są młode egzemplarze odmiany Etna, czyli tej jednej z najbardziej mrozoodpornych odmian polecanych do naszych polskich warunków klimatycznych. Jest to odmiana, która wyróżnia się przede wszystkim tym, że wiosną ma przyrosty w kolorze buraczkowym. I te liście są oczywiście owalne, podobnie jak u odmiany kaukazyka czy też rotundifolia. Więc jeśli ktoś na przykład chce mieć taką odmianę w swoim ogrodzie, która wyróżnia się owalnymi liśćmi, to właśnie polecam do naszych polskich ogrodów właśnie odmianę Etna. A przed Wami młody okaz odmiany Variegata, który charakteryzuje się właśnie liśćmi, większością przynajmniej liści na jednym egzemplarzu, które mają kolor właśnie taki biało-zielony, są wręcz nakrapiane. O, tutaj rośnie odmiana kaukazika, bardzo podobna do odmiany rotundifolia, czy też do odmiany Etna. Tak naprawdę ciężko czasami zauważyć różnicę w tych odmianach, dlatego jeśli kupujemy laurowiśnie, to dobrze wiedzieć, jaką odmianę. I to jest też kaukazika, rośnie tutaj przy strumieniu, w dużym cieniu. Co tak naprawdę moglibyście pomyśleć, że roślina ta nie będzie rosła w dużym cieniu, a jednak. I na sam koniec jedna z moich ulubionych laurowiśni. Jest to laurowiśnia portugalska, tudzież iberyjska. Laurowiśnia, która swym wyglądem przypomina domowy fikus Benjamina. Ta laurowiśnia ma właśnie liście bardzo podobne do tej rośliny. I zobaczcie, jak pięknie one wyglądają właśnie o tej porze roku. Ale zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, to znaczy o uprawie laurowiśni. Co zrobić, abyśmy się doczekali pięknych egzemplarzów w swoim ogrodzie? Przede wszystkim wybierzmy im miejsce półcieniste, a w chłodniejszych rejonach kraju przede wszystkim ocienione, lekko zacienione lub też osłonięte od wiatrów i zimą, jeśli temperatura spada poniżej minus 20 stopni, to wtedy taką laurowiśnię zabezpieczajmy. Oczywiście w cieplejszych rejonach kraju tego nie należy robić, ponieważ jest to roślina mrozoodporna. Gleba musi być przepuszczalna, nie może być, woda nie może się osadzać zimą. Natomiast urośnie na każdej glebie, jeśli chodzi o odczyn, od zasadowej po lekko kwaśną. I tak naprawdę roślina w dalszym okresie życia nie będzie wymagała żadnego podlewania, ponieważ jest to roślina odporna na suszę
oraz na brak składników odżywczych w glebie.